Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach sezon 4. Ja słuchajcie sobie, wróciłam tutaj do Cośka, troszkę pourzędowałam, troszkę pokopałam. Mamy nadmiar surowców, właśnie teraz zauważyłam, że nawet w piecyku mi się nie przepala. Zaraz to ogarniemy, to niech idzie tu, tutaj damy troszkę węgla, tutaj damy żelazo, tutaj damy jeszcze węgla. A to sobie teraz zbierzemy i weźmiemy sobie, przerobimy na bloki. Nie mam pojęcia nadal, co z tą miedzią robić. Tutaj ona mi już ładnie posiniedziała, patrzcie. O, właśnie tutaj troszkę słabiej, bo kopię z tej strony i z tej strony, patrzcie, jest już piękna zielona, więc całkiem nieźle będzie to wyglądać. Dobra, tutaj zróbmy jeszcze też, o, tu trochę miejsca, bo zaraz jak tutaj nam się natopi, to nie będzie gdzie mogło to się wrzucać. No, ja oczywiście zapraszam was na G2A, link macie w opisie filmu. Co się jeszcze działo? Słuchajcie, zrobiłam przejścia dla pant, tylko ich tam nie targałam. Stwierdziłam, że zrobię to z wami na nagraniu, żeby było, że ja faktycznie się męczę i że ja je targam przez ten Nether. Zresztą z wami to zawsze też jest i śmieszniej. No, co więcej, musimy gdzieś się udać trochę naprawić chociaż te moje kilofy. Patrzę, co Endermany tutaj napsuły, ale widzę, że Kuldirta pełną parą. Dobra, czy ja wszystko mam, co ja potrzebuję? Teoretycznie tak. Zrobiłam też ładne wejście, słuchajcie, tam do tego całego portalu, gdzie będziemy targać pandy. Właśnie patrzę, czy towarzystwa tutaj nie ma. A, i chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za polecenie serialu Jednostka 19. Nieco, że nawiązuje, słuchajcie, do chirurgów, bo tam jest i Miranda Bailey, i Ben, i jeszcze inni właśnie chirurdzy się tam pojawiają. Dobra, chyba te ciasteczka to nie był najlepszy pomysł razu. W sumie będziemy koło domu, to może coś lepsze, jakieś jedzenie złapie. No mniejsza. W każdym razie, dziękuję wam serdecznie, bo serial jest awesome. Jestem już w połowie drugiego sezonu, więc bardzo szybko też powiedzmy, że się ogląda. No bo moje oglądanie seriali, wiecie jak wygląda. Ja siedzę sobie tutaj, gram, a na drugim monitorze leci mi serial. Ja nie umiem skupić się tylko na grze, ja potrzebuję sporo rzeczy wkoło siebie, żeby mi było ok. O, dobra, wiecie co, wy jesteście, to umówmy się, że ja wszystkie fabki będę po drodze biła, co by sobie kilofy ponaprawić. Tylko wiecie co, ten, nie zegarek, ten kilof, bo ten kilof, powiedzmy, jest bardziej wartościowy i częściej go używam. Gdzie skaczesz na łeb? No i już troszkę się naprawił przynajmniej. O, ale też właśnie w serialu się zagapiłam. I tego, i patrzę, a tutaj już kilofy prawie na umarciu, więc mało co bym ich nie straciła. No, polecaliście mi też serial Zabójcze Umysły. Ja ten serial oglądam tak bardziej z doskoku, że tak powiem. Tam po chyba drugim sezonie Gideon odchodzi. No, tyle dobrego, że odchodzi, że nie ginie, bo jakby ginął, to wiecie, to już nie ma nadziei, że powróci do serialu, a to, że odszedł, to a może gdzieś się jeszcze kiedyś pojawi, nie? No, ale w każdym razie nie przebolałam tego, nawet w komentarzach pisałam, że oglądam, ale szkoda mi Gideona. W ogóle tam postacie są takie barwne, że tak powiem, nie? Chociaż tutaj w tej jednostce 19 też. Zejdź mi z drogi. Zejdź mi z drogi, bo zaczynam się śpieszyć, no. Zaczynam się śpieszyć i obawiam się, ile będzie trwało targanie pant. W ogóle poszłam znowu w to miejsce z bambusami, rozmnożyłam kolejne pandy. No i wzięłam ten, kolejną małą pandę tam przytarabaniłam. No, zrobiłam też tunel, zobaczymy jak one będą chciały iść. Chociaż wpadłam na pomysł, że ja je po prostu wyłódkuję. Zobaczymy. Najgorzej, wiecie co, będzie je wyciągnąć od portalu. Tutaj w... na ten korytarz, o, tak to możemy nazwać. Bo reszta to już teoretycznie powinna pójść gładko. Dobrze, tak teraz myślę, na co bym mogła zmienić ciasteczkę? Placków dyniowych chyba nie mam, a one są całkiem spoko. No nic, zobaczymy, bo tutaj nie wiem, czy to w kwestii walki, czy z tego, że się biegnie, tak człowiek szybko głodny się robi. No, ostatnio, słuchajcie, miałam taki weekend, że jak ja jestem osobą, która nie produkuje żadnych ciast, słodyczy i tak dalej, szczytem moich możliwości jest zrobienie galaretki lub kisielu, tak tutaj, słuchajcie, zrobiłam dwa ciasta na zimno. Jedna to była szarlotka na zimno, a drugie coś a la Bounty. Takie ciasto z kokosami, można powiedzieć, nie? Czekajcie, tutaj może ja sobie zjem, zanim pójdę walczyć jeszcze z tą hołotą. Może mamy, wiecie co, pszenicę, to będzie na chlebki. Zobaczymy.
Cieszę się, że troszkę kilofu naprawiłem. Nie wiem, czy on będzie mi co prawda potrzebny w dzisiejszym odcinku, ale wolę mieć go trochę naprawionego, niż nie mieć go wcale. No, ej! Gdzie na łeb mnie skaczesz? Dopiero co myty! Myty i włosy mi się układają. Zawsze się śmieję, znajomych spotkam. O, coś zrobiłaś z włosami! No, umyłam. Moja stała odpowiedź, jak ktoś pyta, co ja z włosami zrobiłam. Dobra. Dobra, kilof bardziej naprawiony niż się spodziewałam. Chodźmy, zobaczymy, co w domu słychać. O, i mam już pomysł, jak będzie moje zoo wyglądało. Znalazłam właśnie, stwierdziłam, że wpiszę sobie jakieś pomysły na zoo w Minecrafcie. No i właśnie już mam zamysł, jak to może wyglądać. Mam tylko taki problem, no bo co, takie inne zwierzęta niż hodowlane, że tak powiem, no są w Minecrafcie, ale jest ich dość mało. Patrzę, czy tutaj nic się nie wydarzyło. A natomiast, czekajcie. O, będą chlebki. Dobra, będzie można coś normalnego zjeść. O, idealnie. Więc, no co, są niedźwiedzie, no liski to jeszcze, można powiedzieć, prawie że egzotyczne, nie? No ale już na przykład, no trzymać w zoo taką, nie wiem, świnię, krowę, owcę, to tak trochę średniawka. No i właśnie się zastanawiam, czy te zwierzęta umieszczać w zoo. Możecie dać znać w komentarzach, czy jest sens takie zwierzęta tam pakować, czy nie. O, albo na przykład kura. Pamiętam, jak się któregoś razu śmieliśmy, byłam w zoo. No i widzimy ze znajomymi, że wróble sobie skaczą, nie? Czy my w tamtą stronę idziemy? I tak. Proszę tutaj umrzeć po drodze. Dalej kilof naprawiamy. No, w każdym razie śmiejemy się w zoo, że o, patrzcie, nawet wróble w zoo trzymają, nie? No i to, no bo wróble to wiadomo, pospolite ptak. Tak samo tutaj zostają się czy krowy, świnie i kurczaka trzymać w tym zoo, nie? Więc muszę to jeszcze przemyśleć. I tak pisaliście mi, że jest coś takiego jak brązowa panda. Jest mocno rzadko spotykana, a na Creative to gdzieś przy 30 jajku spawnującym udało wam się taką uzyskać. No i też pisaliście mi różne gatunki pand. Jakie są to znaczy gatunki? Nie wiem, czy to nazwać gatunkiem, czy czym, formą. No, że jest panda bawiąca się, panda chora z katarkiem, panda smutna, jeszcze tam jakieś, no. No, moja jedna się przeziębiła na razie. Nie wyleczyłam do tej pory. To znaczy ona urosła, to pewnie i wyrosła z kataru. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Wow, jak ładnie mi się na kilof naprawia, naprawdę. Ten drugi jeszcze będę musiała zaraz troszkę też ponaprawiać. Drugi jest z jedwabnym dotykiem, no to wiadomo, rzadziej się go używa. Ale wiecie co, teraz tak patrzę. A, ja nie mam grabieży na tym mieczu. Bo ja się zastanawiam, dlaczego tak mało wyrzutków mi wypada, nie? Bo macie tyle dziadostwa, co ja ubiłam i tylko 5 magma creamów. No strasznie mało, a to się okazuje, że ja nie mam grabieży. Ciekawe jestem, czy na ten miecz mogę grabież zaczepić. Pokażcie, co ja tu mam. Zaklęte odrzutnie, zniszczalność naprawa. Będę musiała poszukać w domu, czy ja grabież jakąś mam. To może jeżeli uda nam się pandę zatarabanić, to będę szukała w książkach, czy mam grabieże. A jak nie, to pójdziemy do jakiegoś wsioka. On chyba powinien mieć na sprzedaż. Te tutaj fajnie wyglądają przyczepione. Dobra, może zanim ja tu wskoczę, to zjem. Teoretycznie powinno być bezpiecznie, ale tam nigdy nic nie wiadomo. Ja wolę być przygotowana na wszystko. Znowu nie wzięłam łóżka. O! A co to za relacja międzygatunkowa? I fapek, i slajmy. W sumie jedno fapek i drugi fapek, tylko jeden fapek, a drugi fapek magmowy, nie? O, patrzcie, tutaj zrobiłam sobie właśnie takie schody. A, jeszcze tu się pochwalę. Jak doszłam kiedyś na HitCrafcie, że można sobie przystrzyć te jagody, to teraz patrzcie, końcówki tutaj są krzywo, bo wcześniej było tak równiutko na kwadrat, a teraz to troszkę przystrzygłam, że tak to nazwa. Dobra, idzie wieczór, no tak średnio, ale to nic. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemów z potworami. Patrzcie, tutaj zrobiłam tunel. Na początku tam wcześniej go grodziłam. Ale doszłam do wniosku, że jeżeli faktycznie uda mi się je, te pandy, łódkować, no to wtedy wtedy będzie spoko. No zaraz zobaczymy. W każdym razie tak, jedną pandą trzeba będzie odjechać, a wtedy wypuścić drugą. Podejrzewam, że druga panda mi jeszcze nie urosła, bo ta pierwsza mi urosła, zanim ja ten tunel wykopałam, tutaj pourzędowałam. I zanim wróciłam z drugą, to ta pierwsza urosła. Ta druga, że ja ją tutaj zostawiłam i poszłam coś kakopać, to teoretycznie powinna być dalej małą i uroczą pandą. Więc najpierw tą małą bym próbowała tarabanić. W sumie zastanawiam się, czy jak ja zostawię taką pandę w neterze, to czy ona będzie mi
będzie atakowana przez inne potwory. Nie wiem, tutaj w sumie nie jest atakowana, więc w Netherze teoretycznie też nie powinna. No ale zobaczymy. Dobra, co to słychać, pędzioszki? O, mała i urocza jest. W ogóle ta duża, słuchajcie, jak urosła. Czekajcie, ja muszę do niej wsiąść. No dobra, wsiadłam. Się zastanawiałam, czy ja mogę. Dobra, chodź, ja z tobą muszę odjechać tu. O, a ty, ciebie bym zrobiła tak, czekajcie, to zrobimy tak, już tego naprawiać nie będziemy. Daj łódkę. Chodź, pójdziesz tu za mną. Tycia, tycia, chodź. Jak nie? No tycia, chodź. No tycia. Chodź, ja cię popchnę troszkę, co? O, widzisz, i chodź, chodź. Chodź, tycia, tycia. Dobra, zaraz my to zrobimy tak. Ja tutaj postawię łódkę. Chodź, no spadywnij. No, o, tuś, 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 tuś. Czekaj, zaraz wyrównamy. Chodź. No, ty miałaś w łódkę wleść. Ze mną. Czekajcie, bo ja łódkę postawiam nie w tę stronę, co trzeba. O, dobra, wlazła. O, i patrzcie, i teraz sobie łódkujemy trasą. Dobra. Patent mój się sprawdził. Udało się, bo się obawiałam, że jak trzeba będzie je ciągnąć nie wiadomo ile, to ja tutaj... O matko, nie. Nawet nie chcę o tym myśleć. Zobaczymy, jak z tą dużą pandą będzie. Nie no, ona teoretycznie powinna się zmieścić, nie? Zostawię je tutaj na dole. Tylko teraz się zastanawiam, czy my nie mamy portalu zrobionego tak, że jest o kratkę wyżej. Jak jest o kratkę wyżej, to też może być problem, żeby je tam wepchnąć. No zobaczymy. Może będą jednak chętne na bambusa, albo po prostu zrobię taki myk, że za portalem zrobię dziurę i stanę tam z bambusem i one może zechcą wlić w ten portal. Zobaczymy. Zastanawiałam się też, czy je endem mnie tarabanić, ale tak na dobrą sprawę, gdzie one by się pojawiły? No bo tak. Kolejna chora na zdrowie. Gdzie one by się pojawiły? Bo tak, my jako gracze mamy łóżko, prawda? No i jak wychodzimy z endu, no to pojawiamy się przy łóżku. One nie mają stricto łóżka, no to gdzie by się pojawiły? No właśnie, taką zagwozdkę minecraftową mam. Dobra, zaraz będę musiała zobaczyć, jak to będzie na tym zakręcie. Oj, pająka słyszę, ale to nic. Dlaczego ja znowu nie wzięłam łóżka? Ja tak się zastanawiam, bo przedtem też narzekałam na brak łóżka. Tutaj jak potem działam też brak łóżka. No ja mimo wszystko znowu tego łóżka nie wzięłam. Jak tam się masz? No to jest takie słodkie maleństwo. W ogóle jak ona dorosła tamta poprzednia w łódce i zaczęła jakieś bambusa jeść, jak to słodko wyglądało. Naprawdę przeuroczo. A teraz tak wiecie co, pomyślałam, że te wszystkie zwierzęta w sumie mogłabym ulokować w Cosiu. Ale teraz pomyślałam, jak ja bym miała te wszystkie zwierzęta znowu ciągnąć do Cośka, to chyba nie. Chyba ja jednak podziękuję za taką przyjemność. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Mam nadzieję tylko, że tutaj mi żadne potwory na twarz nie wyskoczą. I się zastanawiam, jak się teraz łódka zachowa na schodach. Ale powinno być chyba w porządku, zobaczymy. O, i wiecie co, jak to zatarabanimy, pójdziemy do wioski. Tam się może prześpię. Czekajcie, bo ja pająka słyszę, ja się zastanawiam, czy on jedzie za mną cały czas, czy nie. Tam jest pająk. Dobra. Dalej Mareczka nie słyszę. O, i już casting, słuchajcie, został przeprowadzony na imię dla Creepera. Creeper oficjalnie nazywa się Dariusz. Tak. Creeper został Dariuszem. Właśnie patrzę, że Dariuszów tutaj nie widać, Mareczki są. Dobra, zobaczmy jak po tych schodach będzie. Ło! 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 Dobra. To był szok. To był szok, ale teraz widzę, że można bardzo fajnie... O, jest super. Dobra, będę mogła tą łódką wpłynąć i mam nadzieję, że panda mi się teleportnie. Dobra, zobaczymy. Ja na razie cię, pandzioszka, tu zostawiam. Możesz dorosnąć i być dobrą pandą. Czekaj, nie, tym cię nie rzucę, ale tak ci zrobimy. O. Masz jednego bambusiołka. No, trzymaj sobie tam. Dobra, więcej na razie nie potrzebuję. Chodźmy do wioski, bo nie wiem, czy skończyłam moją myśl, bo mi się Dariusze przypomniały. W każdym razie idziemy do wioski. Być może uda mi się tam przespać. Plus, ja mam surowe ryby. Być może jest tam jakiś kotecek, którego ja jeszcze nie mam. Dalej nie sprawdziłam w achievementach, którego koteczka mi brakuje, ale to zawsze jest do nadrobienia. O, tam Barbara sobie urzęduje. Dariuszów nie ma, to jest podejrzane. No, ale nic. W każdym razie,
idziemy tutaj do wioski, może kotek będzie. Jak nie będzie, to zawsze mogę wrócić na tortugę, a na tortudze to tam zawsze też sporo kotków było. Tutaj. Wiesz co, myślałam, że to jest to nowe drzewo, matko, namorzynowe? Kto wymyślał te nazwy? U nas to tylko lipa i dąpi po sprawie, a tutaj jakieś namorzyny wymyślają. Oj, Dariusz i Zenon? Tu. No tak. Wyśpię się dzisiaj? Dobra, uciekałem przed Zenonem. Chyba się tego nie spodziewał, że w ten sposób ucieknę. Tutaj powinny być łóżka i chyba nawet jedno wolne widzę. No, ty, jakie potwory! Zenon, idź stąd. Do widzenia! Dobra, można spać. Co prawda gdzieś tam Zenon harłaczy, jak słyszę, ale można spać. Dobra, dzień dobry. A, pan to głupi jesteś, dobra. No nie idź do niego, bo cię pogryzie! Dobra, chyba się dobrze czuje ten ugryziony, chyba się nie przemienił. Dobra, tam Dariusz chodzi, widzę. Ale ja bym chciała... macie tutaj tyle tych łóżek, pożyczcie jedno. Ja muszę mieć przy sobie zawsze łóżko i dobrze byłoby, wiecie co, gdybym ja zawsze jeszcze przy sobie miała skrzynię szulterową i tam miała jakieś łóżko czy coś innego. Tu zbierałam. Barbara, proszę się spalić! Co to ma być? Dobra, tam Dariusz. Patrzę, czy jakichś koteczków nie ma, ale widzę, że jakaś bieda. Endermany jak zwykle kradną te dirty. Nie, dlaczego Endermany mają kult dirtu? Aż teraz pomyślałam, gdzie nigdy w to się nie lubiłam bawić, chyba dalej nie lubię w sumie, robienie... A co to wioska na wiosce wioskę pogania? Chodźmy zobaczymy, może tu jeszcze kotek jest jakiś, bo tutaj widzę bieda. Nigdy nie lubiłam robić z wełny jakichś postaci, figur i tak dalej, nie? Tu jest jeden kotek, ale to rude. Rude to ja chyba miałam. No, w każdym razie... Nie lubiłam postaci z wełny, ale teraz pomyślałam, że taki Enderman z dirtem fajnie by wyglądał. Kotek rudy, cynamon! Tuś. No widzicie, ja zawsze, tak jak ostatnio mówiłam, mam to do siebie, że ja wszystkie zwierzęta wołam tuś. Tuś. No, schowasz się tam i skąd ja będę wiedziała, czy ty patrzysz, czy nie, a potem będzie nerwica kocia. Dobra, jest. Będzie bez nerwicy tą razą. Jakiś sprzedajny. Dlatego, że rudy. Nie, dobra, ja do rudych nic nie mam, ale wiadomo, jak są kawały o blondynkach, tak samo o rudych zawsze są kawały. Tak samo i o policjantach i teściowych. No. Tak, przypomniał mi się jeden od... O, dzień dobry panu. A co pan taki niedostępny społecznie? A, bo pan głupi jesteś, dobra. To proszę mnie wypuścić. Proszę mnie wypuścić! Halo! No. Już myślałam, że w więzieniu utknęłam. W sumie tak myślę, że taki dzwon by mi się przydał. Tutaj jest jakiś człowiek. O, tu jest ten. Ej, nie macie więcej koteczków? Tam jest, ale takiego też miałam. A tam jest chyba jeszcze... O, ja nie wiem, czy takiego czarnego z białym łapką miałam. To jest wioska bogata w koty! Jak słuchajcie w tym? Hogwarts Legacy. Są wioski, gdzie wchodzicie, a tam koty. I koty na kocie. I znowu deszcz pada. Przed nagraniem dosłownie zaczęłam nagranie. 30 sekunda deszcz. Matko, no trafi mnie chyba. Zaczęłam nagranie jeszcze raz, nie? A teraz widzę, że znowu chyba deszcz pada. Mogła to by być burza. Chodź tu. Tuś. Tuś się krowy boi, jak widzę. Tuś. Tam jest kurczak. Jest cały biały kot? Jest, mam takiego chyba nawet. Albo on jest jasno-siwy, nie wiem. Ja się nie znam na kocich kolorach. Chodź. Jeszcze za kotem nie biegałam. No i co, ja nie wiem, czy on teraz jest za tą trawą, za blokiem, czy co. Tam jest, dobra, widzę. Jego chyba wszystkie zwierzęta tutaj rozpraszają inne. Teraz aż szedł niżej. O, idzie, czekajcie. No, żeż to... Kocia nerwica, no. No, chyba dalej są bagna. W ogóle, wiecie co, ja bym poszła sobie w tamtą stronę, co ja właśnie tam idę. Bo tam jest sawanna. Przy sawannie często jest pustynia. A wiecie, że my piasku dużo potrzebujemy. Patrzcie, o tutaj po prawej są chyba te drzewa namorzynowe, no.
Ja zastanawiam się, czy ja tutaj kiedyś je zbierałam, czy w innej okolicy. W innej, mi się wydaje. Tuś, tuś! Co za uparte zwierzę. Jednak wolę te rudę. Chodzi, miał koni, a nie chce się tu poddać. Znaczy, że jestem niemal pewna, że ja takiego kota miałam, ale widzę kota, to oswajam kota. No ja prosta kobieta jestem. Umówmy się. No i jednak pada ten deszcz. Dobra, kota to już całkiem zgubiłam. O, tu jest, dobra. Halo, rybą tu śmierdzi, kocie. Czy będzie chciał leźć do wody? Koty się wody boją, teoretycznie. Ale zależy jaki. Moi znajomi kot, słuchajcie, jak ona się kąpie i jest gorąca woda w wannie, to on włazi i wyleźć nie chce, bo mu ciepło. Ejku, jakie to jest uparte zwierzę. Dobra. Siadło. Siadło, w końcu siadło. Tak, tutaj są te bagna, patrzcie, nowe. Możliwe, że ja tutaj urzędowałam? Nie wiem, w tej serii to ja już sporo rzeczy tu poogarniałam. Czy tam jest... Nie, tam jest tylko taka wisząca wyspa. Ja myślałam, że tam biom grzybowy jest, co byłoby troszkę dziwne połączenie biomu grzybowego i tej sawanny, no ale. Dobra, chodźmy teraz po drugą pandę, bo ja tej drugiej pandy jeszcze nie przytarabanię. Ja chciałam obie dzisiaj zatarabanić do domu, ale wyszłam z założenia, wiecie, że a zanim ten, ja je szybko przytarabanię, co ja potem będę robić, nie? A tutaj się wioski trafiły z kotkami, no to tu spoko. Właśnie tak jeszcze tędy przebiegam, patrzę, czy tu jeszcze jakiegoś kota nie ma na podorędziu. Widzę, że nie. A tutaj, patrzcie, jest spora plaża. Tą plażę też można byłoby ładnie sobie ogołocić z piasku. Jest kolejny kot! No i macie, i teraz ja nie wiem, czy ja miałam takiego, czy nie miałam. Wydaje mi się, że taki siedzi tu na samej kanapie przy wejściu. Czekajcie, może będzie sprzedajny. Bardzo sprzedajny, ale takiego mam. Dobra. Ile ja dziś już tych kotów oswoiłam? 4? No dużo oswoiłam i każdy już był. No nic. Dobra, tu jest też sporo piachu. Dobra, to już wiem, gdzie po resztę piachu przychodzi. Chociaż tam w 100% jeszcze tamta koło tortugi nie jest ogołocona pustynia. Ale zawsze lepiej wiedzieć, gdzie potencjalny piasek dla nas może być, prawda? O, fajny patent mi sprzedaliście na tworzenie dirtu, że można... czekajcie, czy ja dobrze idę, dobrze. Że można podmieniać jakby ziemię bielicową na zwykłą ziemię, nie? No tylko, że żeby to się jeszcze w piasek mogło zamienić, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? Nie, to... myślałam, że w kanion wpadnę. W ogóle idę jakoś tutaj nie wiadomo jaką drogą. Jestem w ogóle za daleko od miejsca, gdzie ja powinnam być. Ja powinnam być gdzieś tu, bardziej. O, właśnie tam, gdzie się pochodnia moje świeci. Wiecie co, zanim co do czego, to ja oczywiście się najem. I teraz myślę, czy tą pandę będzie prosto przytuptusiać. Wiecie co, najpierw to my się... Chodź. O, tak, 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 tu, 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 tu. O, i tu stój. Tu, tu, parkuj. Dobra, będzie tak. Żeby teraz tej pandy nie uderzyć, czekajcie. Dobra, udało się. Czekaj, bo mi łódkę ukradłeś swoim ciężarem. Teraz tak. Łódkę ja chcę postawić. O tak. Nie, nie leź tam na górę, no. Pando olbrzymia, chodź. Chodź. Nie, no tu. O tu, 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 tu. No bo ja się tu nie mieszczę, Małgoniu. Chodź. I tu. Mądra panda. I czemu ta łódka zawsze się postawi nie tak jak trzeba? No, jeszcze pandę utegowałam, a chciałam dirt. Jeszcze jed i kruszy mi tam na plecach, matko. Dobra, w każdym razie targamy drugą pandę. Zobaczymy, jak to będzie w naterze. Zastanawiam się, czy w naterze nie będzie prościej mi wyłączyć po prostu potworów, żeby z nimi tam jechać. I czekajcie, teraz tak myślę, jakie będzie wytarabanić od portalu. Nie, zastanawiam się w tym momencie, czy ja nie mam gdzieś portalu jakiegoś na górze, ale nie mam. No trudno, ja jakoś będę je po tych schodach ciągnąć. Może będą chciały współpracować na bambus. Jak widać, to one na bambus lecą tak samo jak koty na ryby.
Więc powinno być spoko. Ha. Teraz mam zagwozdkę jeszcze z kotem. Pytaliście się mnie o to, znaczy sugerowaliście czarnego kota od wiedźmy, ale była kiedyś wyprawa specjalnie na bagna do wiedźmowej chatki, co byśmy tam kota sobie przygruchali, że tak powiem. Tylko teraz się zastanawiałem, czy ten kot tam został, bo ja nawet wiem, o których bagnach teraz myślę, czy ja go wzięłam z sobą, żeby zaprowadzić do domu, ale on zginął po drodze. No, różne sytuacje to mogły się zdarzyć. I to właśnie było, wiecie co, gdzieś tutaj, jak był ten biom chyba, no może nowy, ten nowy, to gdzieś to było obok, tak mi się coś wydaje. O, a teraz jeszcze pomyślałam, bo tak się zastanawiam nad egzotycznymi zwierzętami do zoo, prawda? Będą przecież wielbłądy niedługo w Minecrafcie, więc akurat też się mi nadadzą. Matko, znowu idzie noc, ale tym razem przynajmniej mam łóżko. Co prawda kradzione, ale zawsze łóżko. No, będzie można się kimnąć. W sumie aż teraz się zaczęłam zastanawiać, który ja już mam dzień w Minecrafcie. Teraz czekajcie, niech ja tutaj skręcę. Panda, obróć się. Mamy dzień 2418. Troszkę czasu minęło na tym świecie. Szkoda mi tylko, że na poprzednich światach bardzo często nie wiedziałam, czemu mi się resetowały wszelkiego rodzaju statystyki. Nigdy nie wiedziałam, ile tak naprawdę czego wszystkiego mam. No, tamtych światów też już nie mam, żeby sprawdzić. O ten na razie jeszcze dbam. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi. Panda, ja tu zaraz wysiadam, bo ja idę spać tutaj nad wodą. O, i wiecie co, jak ja się prześpię, to nie będzie przynajmniej deszczu. Tyle korzyści z tego wszystkiego. Dobra, dajcie mi to łóżko. Normalnie nad wodą to ja w życiu nie spała. Komarów od groma. Ja ostatnio, wiecie co, tak mnie zgryzły, aż takich plam podostawałam. W życiu czegoś takiego nie miałam po ugryzieniach komarów. Śmiałam się, że to pewnie jakaś chińska odmiana. Dobra, chodź panda, jedziemy dalej. O, i od razu pogoda piękna, no. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma, w sensie z potworów, żeby nam przeszkadzały. No i mam nadzieję, że tamta panda na dole się uchowała. No, bo jakby mi tam zniknęła, oj, byłabym mocno zła. No nie to, że ja wiem, gdzie tutaj już mam wylęgówek pand, że tak to nazwę, ale... Chyba dalej, nie jestem przyzwyczajona, mam wrażenie, jakbym w dół spadała. Jeszcze nie widzę, gdzie ja spadam, prawda? To już w ogóle masakra. Dobra, mała panda jest. Co prawda nie urosła, ale jest. Dobra, zaraz teraz zobaczymy, czy jak ja łódką wpłynę w portal, to czy panda też mi się teleportnie. Wezmę, ja się odteguję. Tanie, no nie mówcie teraz, że portalem nie dam rady pandę zatarabanić. O, wlazła. Dobra, łódka chyba też ukradła przy okazji. Dobra, idziemy, zobaczymy. Nie, bo teraz jak nagle pomyślałam z przerażeniem, słuchajcie... Teraz jak tą pandę... A, panda sama się wyjmie. Bardzo dobrze. Wyłaź! Wyłaź, jest łódka. O, wiecie co? Chodźcie. Chodźcie, towarzyszu pando. A ja pomyślałam, że jak ja bym przez cały świat miała tą pandę tarabanić, aż tam do siebie do zoo, matko, ja bym czegoś dostała, ja bym się pochorowała. Ja bym serię z Minecrafta chyba skończyła. Nie, w życiu. Ej, gdzie? Chodź, tuś. Chodź. O, i tu. Oczywiście łódka jak zwykle nie w tę stronę, co trzeba. Ja ją postawiła... o. Postawiłam ją tak. Chodź. No tuś. O. Masz, dostaniesz nawet jedną tą. Patrzcie, jak ona słodko je. Jeju, czemu bokiem głowę obraca? Dobra, ta niech zostanie tutaj. Ja idę w takim razie drugą. Z tą mniejszą będzie chyba prościej. Teraz sobie to łóżko zabiorę, bo tutaj trzeba będzie łódkę. No, jak już te pandy będą tam na górze, to już prosta droga z tego, co ja widzę. Dobra, jest tutaj ta mała. Chodź. Ja z tobą najpierw wpłynę, a potem ci łódkę zabiorę i będzie gites. Dobra, o, proszę bardzo. Teraz cyk. Mogę tą łódkę... Nie, łódki już bardziej nie wepchnę. O, ale obie się tepły. I panda, i łódka. I teraz tak... Łódka jest. O, jest tusia mała. Chodź. Chodź, idziesz na górę. Ty nie przeszkadzaj. Chodź. Nie, jakiś słodziaczek. Ale strasznie powoli mam wrażenie, te pandy rosną. Na górze chyba mi tam sapie. Chodź, malutka.
Tutaj, o, masz w neterze ciepło, to będzie git. O, w ogóle kiedyś tutaj snułam teorię, że powinna być kraina nieumarłych taka naprawdę straszna w Minecrafcie i w ogóle, nie? Taki wymiar. No i mi zwróciliście uwagę, że... Czekajcie, żeby one mi się tu nie połączyły. Że przecież ta... Nether to jest kraina nieumarłych. Dobra, ona nie jest straszna, są fabki magmowe i tyle ze straszności, no. Więc no, sorry, dla mnie to nie jest straszne, a chciałabym naprawdę coś takiego, że... Co, nie wiem, z podziemi ci nagle trup pod nogami wyłazi, czy coś takiego. No, a tutaj na razie nie mam totalnie nic strasznego. Upierdliwe są gasty, owszem. Te, pigmeje, nie pigmeje, tylko pigliny, o. Bo pigmeje to takie sobie, ale pigliny też są. Te, pumby są denerwujące. Ale żeby to było straszne, to nie. No, nie mówię też o czymś takim, jaki jest w prastarym mieście, gdzie ten potwór, ten straszny taki, wiecie, na nas wyskakuje, tylko po prostu, bo w sensie on jest trudny, tak? On ma za dużo życia, ale takie ona, dwa uderzenia miecza, coś takiego, co on spod nóg wylezie, czy ci na plecy wyskoczy i weź to zdejmij, o, to byłoby coś takiego innego w tym Minecrafcie, tak mi się wydaje. I po prostu klimat też, żeby tu był inny, bo no, umówmy się, no Nether ja odbieram jako takie miejsce z lawą całkiem ciepłe i przyjemne i całkiem spoko. No więc mi chodziło o jakiś naprawdę taki konkretny wymiar. Dobra, widzę, że my mamy tutaj towarzystwo z pandzią. Sobie zaraz tu wysiądę. O, to w sumie panda, ty nie potrzebujesz na razie bambusa, ale ja potrzebuję w sumie już ten kilof, możemy bardziej naprawiać. Dobra, idę tutaj sobie ich pobić. My jesteśmy już bardzo blisko portalu, więc zaraz tutaj panda będzie na miejscu. No i myślę, że już na przyszły odcinek zacznę, słuchajcie, mniej więcej ogarniać kształt mojego zoo. Nie wiem, ile tam będzie pomieszczeń. Muszę sobie też policzyć, jakie są zwierzęta i co ja chcę na przykład trzymać w tym zoo. Bo mówię, z krów, świń chyba zrezygnuję. Mogą być osły, mogą być lamy, bo to jednak takie bardziej sympatyczne. Ale już dobra, świnie, weźmiemy tekstury, zmienimy na czarną i powiemy, że to Wietnamka i taka przytulisia świnia, nie? No. Krowy może niekonieczne, owce zastanowię się. No, a plus właśnie jeszcze o liski, nie liski. W sumie każdy rodzaj kota można byłoby w tym zoo otrzymać, nie? O, taką kociarnię tam zrobić. Matko, jakie mi się pomysły załączają już na sam koniec. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Gdzie wy tam przy mojej pandzie urzędujecie?